Zanim powiem takie krótkie słowa podziękowania i pożegnania, to chciałbym podziękować bardzo serdecznie ojcu prowincjałowi Piotrowi Żurkiewiczowi za homilię, za przybycie, za modlitwę, za to, że również pomagał mi i był przy mnie po mojej prawicy w dniu święceń podczas sakry biskupiej. Dziękuję ojcze prowincjale. Dziękuję również. Dziękuję również ojcu proboszczowi Waldemarowi, który ma trudne zadanie wejść w strukturę wśród takiej zgranej grupy parafian i ludzi, którzy tutaj pracowali. Nie jest to wcale łatwe. Mam do was ogromną prośbę, żebyście nie porównywali, nie wzdychali, a kiedyś to było tak. Dajcie szansę temu nowemu proboszczowi. On naprawdę przewyższa mnie o głowę, jeśli chodzi o sprawy gospodarcze i jeśli chodzi o inne, a jego serce to sami odczujecie. Więc proszę was o modlitwę za nowego proboszcza, żeby już na starcie miał ludzi życzliwych, otwartych i dobrych. Bardzo serdecznie proszę o modlitwę za niego. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować mojemu przyjacielowi, ojcu Grzegorzowi Piórkowskiemu, który był moim poprzednikiem. Ten kościół, w którym jesteśmy, to jest właśnie jego dzieło. Okupił to licznymi proszkami przeciwbólowymi i innymi sprawami, nieprzespanymi nocami. On po prostu kocha ten kościół i też czasem przybywa i ukradkiem gdzieś tam modli się w porcjunkuli i dogląda i patrzy, jak to jego dzieło cały czas trwa. Także dziękujemy ci, Grzegorzu, za to, że byłeś, jesteś i że będziesz zawsze. To jest twoje dziecko, ten kościół. Chciałbym podziękować również mojemu ogromnemu przyjacielowi, ojcu Markowi Sykule, kiedy jako kleryk na 5. roku stawałem się diakonem, to ojciec Marek zakładał mi dalmatykę i również podczas sakry biskupiej również był od serca po tej lewej stronie. Także dziękuję ci, Marku, za to, że byłeś, jesteś i że zawsze będziesz. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować naszemu parafianinowi, ojcu Grzegorzowi, dzięki któremu jest tutaj transmisja w Radiu Niepokalanów. Ojcu dyrektorowi. Wraz z zrodzonym bratem poszli do seminarium i tak trwają i służą Panu Bogu tak pięknie na Jego chwałę. Również chciałbym podziękować ojcu Sławomirowi za to, że tworzyliśmy taki zespół nam przy świętej 11:30. Będzie wierszyk. Parafia nasza kochana, cała Maryi oddana, uroczystość swą przeżywa, w życiu jej nieczęsto bywa. Prymicję swoje obchodzi ten nasz biskup z miasta Łodzi, który lata długie służył, na nikogo się nie burzył. Wiele dobra innym dawał, do dzieci też on przemawiał, mały chórek tu założył, wiele sił w niego już włożył. Także zielone pastwisko, takie Boże uroczysko, codziennie serce nagrywa, tak już w życiu jego bywa. Nasz biskupie Piotrze drogi, różne będą twoje drogi. Pokój, dobro, głoś wokoło, a będzie bardzo wesoło.
chciałbym również podziękować ojcu Bogdanowi Kwapisiewiczowi, który jako chłopak, student wyjeżdżał z nami na Oazę. A później pracował w naszej parafii i sercem również jest tutaj, jest również łodzianinem, tak jak ojciec Marek Sykuła, tak jak ojciec Grzegorz, tak jak Sławomir i tak jak ja. Dziękujemy naszym diakonom, Jarkowi i Sebastianowi, również ich żonom. Dziękuję wspaniałej Scholi, która wraz z Lilianą, naszą organistką nadworną, pięknie dzisiaj zaśpiewali, zagrali. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować cioci Ani i małemu Chórowi Wielkich Serc. Również klerykowi 35+, czyli Dawidowi, który dzisiaj był ceremoniarzem i który jest katechetą również w jednej ze szkół na terenie naszej parafii. Bardzo serdecznie też dziękuję bratu Jakubowi, którego nigdy nie widać tutaj, a który zawsze sercem, tutaj możemy odczuć jego dobre serce, prawda? Dziękujemy akustykowi małego chóru Wielkich Serc, Rafałowi, który jeszcze kilka dni temu był w szpitalu, ale przybył tutaj, żeby dzisiaj służyć. Wszystkiego dobrego. Prawdopodobnie, kochani, jest jeszcze wiele osób, którym chciałbym podziękować, ale powiem wam tak. Często sobie myślałem, gdy przyjdzie ten dzień rozstania z parafią Matki Bożej Anielskiej, bo wiedziałem, że kiedyś ten moment nadejdzie, to miałem różne scenariusze. Różnie myślałem sobie, przy jakich okolicznościach, jak to będzie, kiedy będę stąd odchodził po 28 latach z przerwą, czy też po 27 latach z przerwą. I żaden z tych scenariuszy się nie spełnił. Nigdy w największych nawet najskrytszych marzeniach czy też snach nie wiedziałem, że będę stąd odchodził jako biskup. Także jest to dla mnie osobiście ogromne zaskoczenie i pewnie humor Pana Boga, że On takich prostych ludzi jak ja wybiera do swojej szczególnej służby. Także chwała Panu Bogu za wszystko. Teraz, kochani, chciałbym, żebyście sobie przypomnieli, wśród was są takie osoby, które pamiętają rok 1995. Przybył tutaj taki ojciec Piotrek z gitarą, chudzielec, z takimi grubymi okularami, które często poprawiał sobie. Pamiętacie takiego Piotrka? Pamiętam. Także dziękuję Panu Bogu za to, że ojciec Krzysztof Oniszczuk mnie tutaj ściągnął. Później był ten rok, kiedy wyjechałem do Stanów Zjednoczonych i ogromna tęsknota do tego właśnie duszpasterstwa. Tam w Stanach Zjednoczonych również bardzo miłe wspomnienia. Nie żałuję, że tam wyjechałem i żałuję, że wróciłem. I że wróciłem z powrotem do parafii Matki Bożej Anielskiej. I również teraz powiem kilka haseł, a pod każdym z tych haseł mieści się cały ogrom różnych sytuacji, różnych problemów, ale również radości, relacji, przyjaźni. Oaza, ruch światło, życie. To niesamowite. Domowy kościół to również kontynuacja tej młodzieży, która kiedyś była w ruchu światło, życie. Także dzieci komunijne. Czy są tutaj jakieś dzieci, które już są dorosłe, a kiedyś przygotowane do pierwszej komunii świętej? Podnieście rękę do góry.
No sporo. Za filarem jeszcze? A, tutaj jeszcze. No tak, sporo was jest. Cieszę się bardzo. Również przygotowanie młodzieży do bierzmowania. Katecheza w szkole podstawowej numer 113, w szkole 83, w szkole prywatnej Abis, w dwóch przedszkolach, w przedszkolu 38 i w 72 na ulicy Jachowicza i na ulicy Unickiej. Posługa u sióstr honoratek, zastępstwo półroczne w gimnazjum, również mały chór Wielkich Serc, a więc koncerty, kompozycje, studio, kolonie. To wszystko pachnie taką radością, takim świeżym, żywym kościołem. Świetlica środowiskowa dla dzieci z rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Trzeba było rzeczywiście wejść w różne trudne sytuacje tych dzieciaków i ich rodzin. Strefa uwielbienia. Pamiętam, jak ojciec Grzegorz, jako proboszcz, Grzegorz Piórkowski, jako proboszcz przyszedł na pierwszą strefę UP, czyli strefę uwielbienia, taki wieczór chwały, i miał zamiar przyjść, popatrzeć, jak to jest, i został do samego końca i mówi, rzeczywiście warto uwielbiać Pana Boga i co miesiąc, w ostatni piątek miesiąca, przez jakiś czas takie uwielbienie, strefa UP miała miejsce. Również msza święta rodzinna, której będzie mi bardzo brakowało, kiedy grałem na gitarze i chętnie bym jako biskup również grał, ale nie da rady, dlatego że często w niedzielę będę przy różnych posługach, a więc nie chcę robić apetytu. Na pewno ojciec Waldemar by się chętnie zgodził na to, żebym grał, ale no, nie jestem w stanie pogodzić z innymi obowiązkami, które są w diecezji. Również budowa kościoła, taki też intensywny czas, kilkadziesiąt różnych rekolekcji w różnych parafiach, w różnych częściach Polski, również rekolekcji oazowych i również dwie serie rekolekcji w Stanach Zjednoczonych, jedne po polsku, drugie po angielsku z domowym kościołem. Również jest taka grupa, o której nikt może nie wie, grupa Skype'owa. To jest taka grupka od 2009 roku, codziennie o 21:37. Łączymy się, kilkanaście osób w różnych częściach Polski, również tutaj w Zgierzu, głównie w Łodzi, Płock i innych miejscach. Jednoczymy się, odmawiając codziennie dziesiąte krużańca i dziesiąte koronki do Miłosierdzia Bożego. Myślę, że to jest taki pomysł, jeśli byście chcieli, możecie skrzyknąć się z waszymi może przyjaciółmi i może pójść tym torem. Również możecie się rozwijać, bo ta grupa naprawdę też, choć jej nie widać i nikt o niej nie wie, to ona osobiście dużo daje. I również Zielone Pastwisko, czyli codzienne rozważanie Słowa Bożego. Widzę, że nawet tutaj ze Śląska przyjechali państwo, też są owieczki, baranki Zielonego Pastwiska. Czy ktoś słucha Zielonego Pastwiska? Ojej. O. Bardzo, bardzo dużo osób. Radiosłuchacze pewnie tego teraz nie widzą, ale niech uwierzą mi na słowo, że tych osób jest tutaj dużo. No i proboszczowie. Ojciec Krzysztof Oniszczuk, ojciec Piotr Duda, ojciec Ryszard Parol, ojciec Grzegorz Piórkowski, teraz ojciec Waldemar i bracia. Wielu z nich było, jest i będzie moimi przyjaciółmi. I później te 8 ostatnich lat, kiedy pasterzowałem jako gwardian i proboszcz, to jest mnóstwo różnych przyjaźni, wspomnień. I chcę wam powiedzieć jedno, że nigdy was nie zapomnę i będę was zawsze wspominał. Jeśli kogoś w jakiś sposób może zasmuciłem, pewnie nie celowo, to bardzo serdecznie z serca przepraszam. Jeśli ktoś z was chce prosić mnie o modlitwę, to chciałbym zapewnić o tej modlitwie. I dziękuję również za waszą modlitwę, za tę Margaretkę, ojcu proboszczowi. Dziękuję za ten pomysł. Jest to rzeczywiście bardzo dobry pomysł modlitwy. Nigdy za dużo. Chciałbym jeszcze mówić tutaj dużo, ale pewnie zaraz bym się rozkleił, więc powiem tylko jedno, co często powtarzam i dzieciaki z chórku i rodzice dzieci z chórku wiedzą. To jest moje takie niepisane hasło. Jezus was kocha i ja też. Ojciec Piotr Kleszcz.